Halo, halo, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czechu i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Game Day w Tycoon. Stwierdziłem, że gramy bez muzyczki, chociaż muzyczka jest fajna w sumie jak sobie leci. Czyli to może włączę muzyczkę, bo tak nie wiem czy z muzyczką czy nie. Więc włączę muzyczkę, delikatnie ją przyciszę i tyle. I ona gdzieś tam sobie delika bardzo delikatnie w tyle leci. Nie pamiętam co ostatnio robiliśmy. Robiliśmy jakąś grę. mam coś fajnego do badań? Nie mam w ogóle punktów badań. Zacznijmy od tego. Więc wydaje mi się, że fajnie było znaleźć ogólnie wydawcę i zrobić jakąś fajną gierkę. Zombiaki symulacja dla młodzieży. To jest fajne w ogóle. Nie mamy licencji na Dream Vasta. Ale możemy zrobić sobie gierkę, 250 tysięcy za licencję. Mamy 3 miliony, więc jesteśmy zajebiście bogaci. Nawet nie pamiętam, co się działo mniej więcej w poprzednim odcinku, ale widzę, że zajebiście na no, w osoby. Gra się będzie nazywać Deading Walk. To będzie oczywiście gra średnia dla, dla młodzieży, symulacja na Dream Vesta, silnik Cox 2.0. Mam nadzieję, że się uda. Yy, czy chcemy konwent gier kupić? Wydaje mi się, że symulacja i zombiaki. No takie średnie połączenie, więc może, może małe, małe, małe stanowisko, ponieważ mamy chyba doświadczenie w robieniu gier symulacyjnych. Dobra, tutaj robimy coś takiego, ale się zajebiście multisport sprzedał. I o trzy zarobiliśmy Zrobiliśmy za ze 3 miliony na tym. Dobra, walimy wszystko, jakieś lepsze dialogi i tak dalej. Przecież to jest pokazane, że nie opłaca się to i to walniemy. Dobra, coś takiego zrobimy. Mamy tutaj konwent G3 Redding Walk, zobaczymy. Ci ludzie tam trochę wyglądają jak Edding Walk. O 134 tysiące osób przyszło, więc mamy jakiś tam fajny rozgłos. 80 tysięcy chyba chyba opłacalne dość mocno. Yy, Konsolowe na jest już dostępna. Wyprodukowane gry, zarobione milion. Dźwięki w symulacji są ważne. Podobno chyba są, więc robimy coś takiego. Dobra, i tutaj, tutaj coś takiego robimy i... i... Kontynuujmy. Fajny rozgłos jest w ogóle. Strasznie dużo ten rozgłos. 60 rozgłosów. Wydaje mi się, że zajebiście się tutaj w, kon w konwent. Dobra, mamy chyba jakiś nowy rekord technologii? Nie. To nie dobrze, bo bardzo chciałbym nowy, nowy, nowy rekord technologii. Zobaczymy, jak giereczkę pójdzie. Liczę na to, że dobrze. Poka. 5, 4. Zapłacimy karę, bo 5 było chyba. 4. Ujowo nam poszło. Nie wiem co zepsułem. No niestety będzie kara, ale pewnie siana zarobimy i stracimy pewnie fanów niestety. ureczka ogólnie, więc tak może tylko troszeczkę stracimy fanów. 800 tysięcy wy wydaliśmy na tą grę, więc no, kara 220 tysięcy, ale opłaci się to już zarobiliśmy mega dużo siana, ale tracimy fanów niestety. To jest mega, mega słabe. Damy wszystkich w ogóle na urlop, nie? Bo oni są strasznie zmęczeni. by odpoczną trochę. Tym on niech może znaleźć jakiś nowy temat fajny. Transport może być nie transport pas symulator. Chyba, chyba bardziej się opłaca stworzyć własne gry, bo oni mi dali taki emulacje, zombaki to bardzo ciężko. Dobra, ja się niech tutaj ćwiczę, dajmy tutaj szkolenie sobie, mu też dajmy szkolenie, na technologię mu dajmy szkolenie. My się szkolmy i musimy poczekać aż oni w ogóle wrócą z tego, z badań, z badań, kurwa, z wakacji. Do tego siana tak ciężko i strasznie dużo fanów, straciliśmy pewnie kilka tysięcy niestety. Zwiększyć ochronę? No dobra, zwiększymy ochronę do 50 tysięcy. Kurde, dużo fanów straciliśmy. Nie podobała się giereczka. Może znajdźmy już jakiegoś wydawcę. Znajdź wydawcę. Ekspedycja Przygodowa. To brzmi zajebiście, co? Fantazy Strategia. Też brzmi nieźle. Santyjemy 10%? Ale to mało bardzo. Ale to jest yy, nieduża, niedużo ryzyko, więc... Więc ja bym zrobił. Fantazy Strategia to jest coś, coś, co można zrobić. i Nazwiemy to jakoś... Nie wiem, Obrona Wowa niech będzie. Albo... Dobra. Albo... Dobra, nazwiemy to Królowie wieźmini. Będzie to taki sequelek, taki nawiązanie tutaj. To będzie gra dla wszystkich. To będzie gra na platformę PC. Bo na platformie PC sprzedaje się najlepiej. Dobra, Jony yy, zapowiedziało nową premierę. Dawno oczekiwany następca popularnej kostrali Play System, Play System 2, tak? Skąd tak? Play System 2. Play System 2 to siekiera. Rozgrywka jest ważna, ważniejsza od silnika w strategii. Bo tak, w zadania widzę mało, dość znaczące. Dobra, walimy coś takiego, niech jak jest rozgłos, co ciekawe duży, nie wiem dlaczego. Może dlatego nam wtedy nie wyszło, że wszyscy byli zmęczeni, kurwa. Dobra, tutaj robimy coś takiego. punkty zajebiście nieźle idą, idą, ale... Ale już powoli nam się siano kończy, jak nam nie wyjdzie teraz, to może być naprawdę ciężkie w ogóle... Fajny mamy napis firmy Czechów. No możemy udzielić tutaj w wywiadu, zawsze to dodatkowy... Dodatkowy rozgłos. Co jest ważne w gatunku gry fantazy i RPG, ta? Nie, fantazy i strategia. No silnik. Spinnik jest ważny. Otwarty świat strategii? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale. No, kliknę, że tak, chyba. Dobra, tutaj robimy coś takiego. I co z tym wywiadem? Zajebiście się, powiedziałem? Ludzie z branży się z tym zgadzają, więc. I to... Mamy zaibiscy rozgłos, tylko nie wiem dlaczego. Co to jest? To jest Xbox, tylko pewnie jest tu inaczej nazwany. No mamy. No Nigdy nie mieliśmy tyle technologii i chyba tyle designu, więc. Ja mam kurwa nadzieję, że to będzie taki hicier, chłopie. Ponad 100 was, 110. 70 designów, proszę. Fenomen... Fenomenalny sukces. No mamy dwa rekordy, więc wydaje mi się, że to. To wpłynie na to, że się nam pójdzie. Ja mam, takie, ja mam taką nadzieję przynajmniej. Gościa wyślemy na urlop i tutaj yy, Na razie poczekamy z badaniami i tak dalej z tego względu, że... Z tego względu, że nie mamy siona, jeżeli to nie okaże się sukcesem, to mamy delikatnie przewalone. Królowie wieśmini. Od posądku wiedziałem, numer jeden. Będzie 10? Dawaj, dawaj 10, stary. Musi być 10 na 10. Lance w tytuł, 10 na 10. 10 na 10. Ostatni raz, proszę. 10, nie 9, 10, 10. Kurde. Oda, bo miałby w tytule. A tak nie mogę. Dobra, no to wiemy, że już gra się tak zajebiście sprzeda. Jest to totalny hiter. Mbo Mbox wychodzi. Została opóźniona. Niesamowity sukces platformy PlayStation musił Mir O, no, w... no, opóźnienia premiery Mboxa. O kurwa, mać Dobra! Dla wszystkich szkolonko z Afriko Jesteś dobry z technologii? Pewnie, że tak Jesteś dobry z czego? Też z technologii Pewnie, że tak Ty jesteś dobry z czego? Niech zgadnę Może Mam po raz tysięcy fanów Zajebiście Jesteś dobry z designu Wow To niespodziewane Design Pyk A ja sobie pierdolny raport Duże gry Kurwa, ja myślę, że wydawca musi być w niebo wzięty Uznali... Gra Królowie Wiśmini, najnowsza produkcja firmy Czechów, zebrała mnóstwo dobrych recenzji. Półmy podekscytowanych klientów, uznani przedstawiciele branży, twierdzą, że Królowie Wiśmini jest jednym z rzadkich przykładów gier, które wyznaczają w standardzie jakości w przyszłych produkcjach. Wygląda na to, że firma Czechów zapisze się w historii dzięki tytułowi Królowie Wiśmini. Dobra robota. Zajbisz Ja bym w ogóle poszedł w to, szczerze mówiąc, Poszedłbym najlepiej w jakiś sequel tego, ale nie jeszcze, jeszcze nie. Musimy się nauczyć robić duże gry, które mamy 9 milionów, to naprawdę by wypadało. Gdybyś że też coś tutaj porobił Zaawansowane scenki hmm, A może jakiś nowy temacik fajny, co? Co tu mamy? Mamy do nauczenia się Szkoła to poprzednie, co robiliśmy, grę, to jak ona miała? To była strategia, więc ja bym szedł kurwa w te strategie ogólne. Strategiczne gra od szkole na pewno, nie? Lochy, ale no, nauczymy się tej szkoły i będziemy szli tam w te badania, co? Czy bierzemy stoisko? Ja bym zrobił, kurwa, jak jest taki sukces, średnie, duże stoisko za półtora miliona. Od buta tego? Kurwa, może nie, ale pierwszy raz chyba weźmiemy średnie stoisko. Chociaż nie robimy gry, to zrobimy sobie hype na, na, na wszystko inne. Yy, stworzyłbym jakieś może. Sequel, może sequel tej gry? Tylko nie wiem, czy od razu się potem sprzeda ta gra. Czy nie trzeba, czy nie warto by było poczekać? o to jest pytanie. No ja bym zrobił kurwa sequel i nazwał. A, bo ja jeszcze robię duże gry i zrobiłbym dużą grę. Oj, tak, tak byniu. jak to wypali, to już jesteśmy ustawieni do końca życia. Haha. Ha. Sequel gry królowie wieśmini. Królowie wieśmini, a to się nazywa Kralin. To będzie kraina wieśminów. Gra dla wszystkich, strategia, oczywiście, że na play PlayStation. Mam nadzieję, że od razu po tym wypali. Niestety na ten samym, na ten samym silniku musimy zrobić grę, więc yy, zgaduję, że będzie ciężko bardzo zrobić lepszą grę niż zrobiliśmy w poprzednim, poprzednim, poprzednim razem, ale, ale mam nadzieję, że chociaż połowa tego sukcesu co jest teraz yy, nam wyjdzie wtedy i, i tak to Szkoda, że nie na nowym silniku zrobimy grę, tylko na tym samym. Ukraina Wiśminiów będzie strasznie zahajpowana, więc gaduję, że... Ło, wow, w ogóle mamy 200 tysięcy fanów, więc to, jest... to znaczy, że fani... fani to są pewnie tak zrobieni, że oni zawsze będą chcieli kupić od nas grę, to jest zajebiste. Łaby rozgłos, ale może to... Powolutko idzie. Tak, to powolutko się tutaj nabija. No dużo jest punktów, jest wysoko, jeśli chodzi o punkty. Tutaj za bardzo nic nie zmieniamy, może trochę delikatnie sztuczną inteligencję tu podniesiemy. Dodamy na przykład drzewko dialogów. Tutaj robimy coś takiego Coś takiego zrobimy Żeby tutaj ludzie nie byli obciążeni Żeby wszystko było dopracowane Fajnie by było jakby siadło Mam nadzieję, że nie siądzie Najlepsze jest to, że nawet jak nie siądzie To i tak zarobię z tego pewnie kupę Kupę siona Jest nieźle, to jest przypominam pierwszy etap Dużo błędów, ale piękny, może cyk, delikatnie Ciężko jest tu, żeby nikt nie był przepracowany. Trzeba nowych pracowników zatrudnić do dużych gier, niestety. Ja mogę w ogóle nowego pracownika... Nie mogę, bo nie mamy jakby... Nie, ma... nie mogę zatrudnić nowych pracowników, kurczę. O, może jakiś reka... Mała kampania reklamowa, co? Bierzemy! Ledzymy dur. Musi wyjść sequelek jeden. Później jeszcze trzeci zrobimy. Już tu kurwa zaplanowałem sobie całą przyszłość, ale jest rozgłos. Czekamy, czekamy, czekamy. Ne, żeby był podbity rozgłos na maksa, nie? Jest na maksa. 157. 152 rozgłosu, pojebane. Naprawiamy błędy, jest Gites. Go! Dwa nowe rekordy. No musi się już teraz stary. Teraz, teraz to jest dycha. Dawaj, proszę. Minus 10 tysięcy fanów. Woo! O jezus, Maria. Co nie wyszło? 3 miliony na tą grę, kurwa, wydałem. Dawcę znajduję szybko. Było poczekać. Pewnie to. Gotowanie przygotowa. Farma symulacja. To jest nieźle fa. Kara 1 milion? A zaliczka fajna. Untamed 13%, minimalny wynik 8. Jocie dupca, to ja może sam zrobię kurwa grę. Stwórz nową grę jakąś. Tworzenie gier. Symulacja. w Tycoon będzie się gra nazywać. I symulacja raczej na play system nie pasuje chyba, co? Ale i tak wydaje mi się, że wykupienie... Ile oni mają udział w rynku? No taki podobny do PC-ta. Ja walę wszystko na PC-ty słuchajcie. Ile fa... masakrycznie. Ale tragedia jest widzowy. Chyba zrobiłem w ogóle małą grę. Dzisiaj zadebiut zadebiutuję konsolę. I Ja pierduper, no nie zwróci się A straciliśmy milia, miliony, jocie krynco Robimy teraz małą grę, taką kurwa na otrząśnienie się Na lepca. tutaj poćwiczyć, robienie gier, bo coś nam kurwa Ostatnio nie wyszło, i zbieramy przede wszystkim badania Super ważne są badania robić, yy, zaraz trzeba Zrobić jakiś nowy silnik i zacząć porządne gry kurwa robić Bo się zaczynamy opierdalać, Mamy 12 milionów Zaraz te wszystkie miliony stracimy i będzie kwaśno, mamy giereczkę, dobra minigry. Ja bym zaczął się tutaj właśnie... Właśnie zacząłbym badać te wszystkie, kurwa, dźwięki stereofoniczne, wszystko. Nowa, lepsza generacja, grafiki. Game Dev Tycoon, banalna? No, no a ten chłop, ten pierwszy taki jakiś hejter jest giga. Dobra, mamy dwie gry. Robimy jeszcze jakąś grę? Robimy jakąś grę, żeby, żeby, szybkie, żeby szybko, słuchajcie, te gry robisz. Yy, z tego względu, że my potrzebujemy punktów badań. Ale RPG o Lochach? Kurwa, brzmi nieźle co? Jakieś diabło? Średnia gra? Kurde. RPG raczej na play System to mogę sobie zapomnieć. Silnik COX2 i lecimy, niech będzie diabło. Na razie jedyne co robię, kurwa, cały czas to tracę fanów. Nie wiem, jak, nie wiem, dlaczego mam cały czas rozgłos, mi leci do góry. I ludzie chcą zobaczyć moją porażkę, więc czytają o mnie, mówią, ale chujową grę zrobił. Dewie, jak ktoś wykradł dane karty kredytowej i straciliśmy 88 tysięcy? Kurwa, to nie tak, że zainwestowałem w nowoczesny system Security? Projekt poziomów. W RPG projekt poziomów? Raczej nieistotny zupełnie. Kurde, zaryzykuję i tam tak. No, na razie jest kurwa, tragedia jest. Nawet z top 100 nie jesteśmy, jeśli chodzi o sprzedaż gier. I 100 tysięcy, ale. Projekt świata super ważny w RPG. A grafika też dość ważna, chyba. Nie wiem po co mi tyle pracowników akurat teraz. Do Kurwa, ci pracownicy, za mało pracowników, żeby, żeby zrobić duże gry. Za mało pracownik. Za to mało pracowników, żeby robić duże gry. To dużo pracowników, żeby robić yy, średnie gry. Zobaczmy sobie: Królowie Wieśmini. Zarobiliśmy na tym 15,2 miliona. Samego czystego zysku. Kraina Wieśminów minus 1,4 miliona. I Game Dev Tycoon 300 tysięcy. Więc tragedia. Ile to mnie pewnie to biuro kosztuje. Jest mało technologii, mało designu. Ale gra jest średniakiem. W ogóle chłopa musimy wysłać szybko na urlop. Kurwa, ciebie też. Na urlop, na urlop. Nie bierze żadnego stoiska. Na urlop. Wyda, wyda, wydajemy gierkę i zobaczymy. Jabło, no kurwa! Coś mi wyjdzie w końcu, jak coś gra? Czy nie? Czy same trójki, dwójki, czwórki, jedynki? Trata pieniędzy, dość kiepska. Widzieliśmy lepsze. A, po wielkim sukcesie. Jesteśmy na dnie. Taka prawda, widzowie. Rób mi raport o gdzie i wypierdalasz na urlop. Chłop co idzie na urlop, Praca. i słuchajcie, bierzemy jakimś ostatnim grę jeszcze dzisiaj robimy w tym odcinku. już taką fajną giereczkę. Dobra, później cię wyświetlę. Albo idź na urlop, i ci w oko. Fajne, że te badania idą do góry, tylko problem jest taki, że, że, cię, że wolno im to idzie. Mogę jakieś te badania, kurwa, coś zrobić? Z tymi badaniami to się jakoś robiło, nie? Że zlecenie się waliło chyba. Tak, to było bezpieczne takie, tak? Róbmy te zlecenia Daje nam to dużo badań? Nie daje to dużo badań Ale przynajmniej się utrzymujemy Wiecie, nie tracąc Nie tracimy pieniędzy Bo jakoś cały czas pracujemy Więc coś tam zyskujemy Znaczy to po 100 tysięcy Bo to jest bardzo wolno mi idzie Ale po 100, po 100 tysięcy Ty, za dwa miesiące kończyła Play System Ale to pewnie Play System 1 Dajem wycofana Powoli to idzie Mamy fajne badania Ja w ogóle powinienem się szkolić I napierdalać sobie badania Żebym cały czas tylko i w... A ty, ale ja się szkolę w badaniach I dzięki temu zużywam badania, tak? bisz. Wszystkich wyszkolę w badania. potrzebujemy więcej badań, więcej punktów badań bo teraz nie skończę designu, a to chuj już Niewerda zapowiedziała dzisiaj premierę nowej konsoli, Niewerda Games Pchere? I pierwszy raz widzę taką konsolę. To były konsole Nivendo kiedyś? Ni, ni te jakieś takie dziwne? rapkowate. Ja nie wiedziałem. Musimy się podłączyć tutaj w tych badaniach. Dostawać, dawaj, dawaj, muć te badania. Wszystko, ja wszystko najbardziej będę inwestować yy, jednak w siebie, żeby cały czas z tych badań było jeszcze więcej. Chciałem ja kurwa z 500 badań najlepiej. Dobra, zróbcie, zróbcie jakieś fajne kontrakty, panowie, żebyśmy tutaj, zaraz bankrutujemy. Pastem, Robo, robot, kurzacz. róbmy, jesteśmy dużą firmą, powinniśmy sobie na spokojnie poradzić, zajebiście, chyba, że nie mamy w ogóle zleceń, prawda, nie mamy zleceń, Znajdź wydawcę, o, dowolny temat, dowolny gatunek, tantiemy, minimalny wynik 5, kurwa, brzmi zajebiście, brzmi jak coś dla takiego frajera jak ja, <laughs> co się na tej, co się na Gamelingu najlepiej sprzedaje, ja najpierw sprawdzić, co się na Gamelingu najlepiej sprzedaje. Najlepiej sprzedaje. O widzę, że już nic, udział w rynku dość mały. A chcę może casualowa pewnie, co? Pewnie casualowa. Dobra, zróbmy może chociaż raz grę casualową. Nic pewnie, pewnie mi nie wyjdzie, więc. Casualowa gra o transporcie. Taka o, zegraż, wiesz. To pewnie casualowe to takie jak na telefon, że... Nie, nie ma jakiejś... Taki osej jest, nie? A, bo ja muszę tego... Wydawcę dawce cię znaleźć. Tutaj, cyk. Niech to będzie gra średnia, nie o szkole. W transporcie... Może Oninia? Ty! Nin... Casualowa gra Oninia. Jakaś taka, że się bijesz, coś tam, sychodzi jakieś takie... Może nie. Może transport lepszy w sumie. Dobra. Silnik COX-2, no ten silnik jest już przestarzały, że nas kurwa pewnie cisną. Na topie nowe tematy gier, to niedobrze. I teraz nie mamy zielonego pojęcia jak tu się robi grę casualową, zgaduję, że rozgrywka jest najważniejsza i silnik zdecydowanie mniej. Coś takiego bym dał, nie wiem. Fajnie, że badań będziemy mieli dużo, to jest zajebiste. Wywiad, pewnie, że tak. Przeczekujecie pogrzeje granu, a bo nie nazwałem gry i się nazywa gra numer 30, a to może nawet pasuje do takich casualowych, robimy szum rozgłosem jest tak, że jak robię szum i mi gra nie wyjdzie, to tracę fanów. I tak zawsze przynajmniej sprzedam coś tam. Dialogi nieważne, różne inteligencje nieważne, projekt poziomów najważniejszy. No może trochę ważniejszy różnej inteligencji. Dobra, coś takiego. Zobaczymy, to jest pierwsza gra casualowa, jaką robię w ogóle. Chyba na całej, na całej, słuchajcie, przestrzeni wszystkiego. Wszystkich moich rozgrywek, które se sam, które se sam grałem. Nigdy chyba nie zdarzyło mi się robić gry każualowej. Projekt świata, grafika, to co jest ważne? Projekt świata chyba, nie? Może tak po pół, co? Grafika? Nie, nie, mam Tam po pół wszystko. Dobra, tutaj walimy coś takiego? Może nie, bo on jest lekko przyciążony. To może tak, o, Każu, ale gra rozgłos 70. Zajbij się. Nie wyjdzie. Ale zazwyczaj, jak się myślisz, nie wyjdzie, tak to już jest. Ile rozgłosu? 97 rozgłosu. Kurwa, mać. Dobra. Bogowie mi się nazwa właściwie. W i opiece. zajebiście dużo badań zrobienia gry. Jest o wiele lepiej niż tego. Jeżeli jak walimy, tak normalnie. Trzeba wszystkich przeszkolić z technologii, mi się wydaje ogólnie. Ja bym zostawił sobie ten timek. Tylko niech oni, się, niech oni naprawdę uczą się technologii, bo my musimy mieć w kurwę technologii. Technologia, zobaczymy jak wyjdzie. A, ja poszedłem w technologię, kurwa. Miałem w badania iść. Ja, Debil. 5. No musi być powyżej 5. 6. Kurwa. 6. 8. zajebiście, Przekara. <grych> Dobra, widzowie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ile minus fanów. O, zyskaliśmy nawet niektórych fanów. Może aż tak najgorzej nie będzie, ale zapłacimy, ale. Widzimy, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, że odcinki tutaj są codziennie. E, miłego dnia, napiszcie, czy chcecie muzykę w odcinkach, czy nie. Jak sobie leci i montuje. Tak montuje, to wycina muzykę, więc to dziwnie brzmi, ale mi się przynajmniej przy... lepiej siedzi. Plus wydaje mi się, że flow odcinka jest takie fajniejsze leci ta muzyczka jest zajebiście. Miłego dnia, a z miej nocy zostaw lajka, komentarz, suba, ładni w w opisie. Do zobaczenia, do jutra, trzymajcie się cześć. Cześć.